Cześć, Bąble! Minęło sporo czasu od ostatniego Geometry Dash, więc dzisiaj przychodzę do was z kolejną porcją muzycznego rozpierdzielu skaczącym kwadratem wśród muzycznych plansz i będę razem z wami podróżował po tym jakże majestatycznie wspaniałym świecie. Tylko ja i wy, me and you. Dzisiaj zagramy sobie w Geometry Dasha, czyli gierka, no, powinniście ją znać, to jest bardzo taka stara, ale kreatywna gierka, w której będziemy sobie latać takim małym kwadratem i zdobywać troszeczkę przestrzeni i tak dalej, zależy jakie będą plansze, prawda? A my zaczniemy od pierwszej planszy, ale na początek oczywiście, żeby się dobrze zaczął odcinek, musi wlecieć niż czoskie intro, no to go. Stara, ale kreatywna gierka. Okej, więc Geometry Dash przyzwyczają nas do tego, że jest to bardzo rage'owa gierka, czyli gra, w której no naprawdę często można się wkurzyć, zdenerwować z prostych powodów. A, na spację skaczemy, okej, dobra, 30 FPS-ów wydaje mi się, że jest wystarczające. No dobra, czyli to są te pierwsze poziomy, które na pewno pamiętamy z tego, że już w nie graliśmy. One są dość łatwe i powinniśmy sobie na spokojnie z nimi radzić. Holy shit. Dołem, góra, je! Yeah. To jest fajne i mogę jakiś freestyle do tego pocisnąć, ale kurwa nie mam pomysłu, nawet 24% jest bardzo mało. Jeszcze raz na początek, spokojnie, spokojnie, trzecia próba, no moi drodzy, pierwszy poziom, trzecia próba, to jest błąd. Okej, okay. Kontrolnie podróżuję sobie po tym świecie i chciałbym powiedzieć tobie, ziomu, się nie chcę rozmawiać, zamknij, kurwa. Czwarta próba, spokojnie, spokojnie, moi drodzy, spróbuję dojść jak najdalej, przede wszystkim pobić się w danym poziomie. Albo mam pomysł. Zagram jeszcze raz ten poziom, bo trochę się skułem. Słuchajcie, i każdy poziom zagram po jednym razie i zobaczę jak daleko dojdę. Pierwszym miałem 24% chyba, właściwie w tym poziomie. Tylko, że postanowiłem dojść gówno trochę dalej. Okej, więc ja wychodzę z tego poziomu. Wchodzę do my menu i tutaj mamy 24% w tym poziomie, także nie jest to źle. Wydaje mi się, że mogłoby być lepiej. Jedziemy od razu z poziomem drugim. Back on track. Czyli powrót na takie właściwe loty. Tutaj nie muszę chyba skakać do tego. Piękne to są utwory, naprawdę klimatyczne. Słuchajcie, Geometry Dash w ogóle jest tak ciekawie zrobioną grą, że swego czasu było tak popularne. Ja się troszeczkę może skupię. W międzyczasie będę opowiadał, tam nie mogłem skoczyć, bo bym zginął. Pyk! Nie mogę zrozumieć tego, jak oglądać mój kanał, możesz, jak śpiewa Michał Szpak, 23% to nawet lepiej niż poprzedni poziom, więc co mi dało, nawet podskoczyłem przypadkiem. Każdy poziom, jak słuchajcie, bym robił na takim totalnym freestyle'u, tutaj 24%, tutaj 23%, mogło być naprawdę fajnie, także będę próbował do Polar Gaze, czyli to będzie jakiś polarny poziom, może się udać, zobaczmy jaki bicior, żebym się skupił też. To co mam tu zrobić? Przepraszam, nie, to się nie liczy, musiałem przetestować. Likwaj. Aha, muszę na tym podskoczyć, dobra, już wiem. Okej. O Jezu, jaki dramat. Gówno! Czekajcie, dajcie mi się skupić, bo to może być obiecujący poziom. Trochę dramat bassu nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Okej, w ten sposób to robimy. Dobra, przeskakujemy. Wow, ej, to jest ciężkie. Gówno, 13%, nie będę tego grał. A bicior totalnie mi nie podpadł, także ten poziom również pada. Dobra, czyli tak, pierwszy poziom 24%, drugi poziom 23%, trzeci poziom tylko 13%. Jestem idiotą. Dry out. O, pokaż mi bicior. Jeszcze zaczę... Dobra, jeszcze jedna szansa, bo podoba mi się ten bicior. Chciałbym powiedzieć tobie, że lubię odkręcać słoiki z miodem. Dobra, ja się tutaj na dół spadnę. Ach, 10%, bo tak blisko. Dobra, ostatnia, trzecia próba. Czyli na każdy poziom zrobię sobie może po 3 próby i będzie gicior. Czyli to nie będzie jedna próba challenge, tylko 3 próby challenge. I każdy poziom jakby tak zrobić. O! Wow! Wow, dobra, jestem daleko. Tylko 30 FPS-ów, ale naprawdę da się tutaj pojechać. Da się tutaj pojechać. 20, dobra, może być. Ach, czyli ten poziom zrobiliśmy na 21%, jedziemy dalej. Base after base, czyli o, tutaj będzie basowo. Już mi się podoba, Jezus, jaki fajny taki trapczyk, jakby się na Tomorrowlandzie trochę się czuje. Może być kreatywnie. Dobra, tutaj podskakujemy, to nas wybija. Okej, okay, tutaj przeskakujemy. Trochę kamera mi się nie podoba. Gówno. Pierwsza próba 16%, nie jest najgorzej. Okej, okay. Zaczekam bardzo kulturalnie. Kulturalnie wchodzi rozkręcać ten gówno bas. Okej, okay, mało procent. Nowy rekord nie. Nowy rekord nie padł, ale jeszcze może nadejść. Tutaj postarajmy się, to jest trzecia próba i magia kina. Wiedziałem, że jestem w to słaby. Wiedziałem, że naprawdę jestem w to słaby. Ale to jest ciężkie, słuchajcie, ale to jest ciężkie, ale jak da się... 27%, jest nowy rekord, okej, jedziemy dalej. Ło, ten poziom na 27% to było na całkiem spoko. Can't let go, zobaczmy, kolejne 3 próby na poziomie... Can't... To jest za szybkie! Ach, 4%, z 3 na 4% jestem taki szalony! Kurde, podskoczyłem, przepraszam. Dobra, ostatnia próba, czwarta, tutaj złamię trochę za... Dobra, gówno, nie, ten poziom, nie. Dobra, poziom 7, jumper, poziomem 7 jest... Tu nas wybija. Nie wiedziałem, sorry, więc muszę sprawdzić. Dobra, teraz już wiem, okej, to nic nie robi. To jest tylko muzyczka. Przepraszam, pierwsza próba. Dobra.
Gówno. No i ostatnia próba została. Znaczy piąta, ale w sensie... Ta, w sensie szósta, ale... Wiecie, o co chodzi. O! Holy, moja głowa! 8% rozwaliło mi głowę! Co jest grane? Time Machine! To brzmi też dobrze. I to Time Machine. Zobaczmy, co tu się wydarzy ciekawego. Nie wytrzymam. Te próby się nie liczą. Zacznijmy jeszcze raz. Te próby się nie liczą i zacznijmy jeszcze... O! O, nowy rekord! Nie, słuchajcie, ten poziom muszę zagrać dłużej, bo bicior zaczyna się... No czemu się zacinasz, gównie? To jest bolące dla głowy. To jest bardzo bolące dla głowy. Dawaj, dawaj. A, nie, nie mogę spadać, okej. Ostatnia, naprawdę ostatnia. Jezu, ta gra wkręca. Miałem zrobić trzy próby... Kurwa! Miałem zrobić trzy próby challenge, ale tak się nie da. No, chcę spróbować to... Ostatnia. W każdym razie ten poziom pokazał mi, że jestem beznadziejny w nim i teraz Cyclist, dobra, poziom 9. Dam szansę, dlaczego nie? Spacja, okej. Te poziomy są... fuck, trzecia próba. Ja tak mało mówię, dobra, czwarta próba jeszcze w tym poziomie. To miała być trzecia próba challenge, ale łamie zasady, dobra, koniec. Poziom 10, X-step. Zobaczmy, jak to się tutaj... Dobra, pierwsza próba, poziom X-step. To mnie nie może wybijać, dobra, czy już będę wiedział, dwa skoki. Jak ludzie w to grają? Geometry to jest... 6% w tym poziomie, jestem naprawdę słaby w to grę. Luther Funk, poziom 11. O, tu mi się bicior pod... Tu mi się bicior podoba, jakbym był w stanie poznać wszystkie piosenki. Jakbym był w stanie poznać te wszystkie... Oooo! Tych piosenek nigdy w życiu się nauczę. Dobra, 12 i ostatni poziom, który... Tu mam się... Nie wiedziałem! Nie wiedziałem, czy... To jest... To jest... Naciskam spację po prostu. Naciskałem spację samo. O, da się. Naciskałem samą Można! Można. Dobra, poziom 12 zrobiony i poziom 13. To nie jest poziom 13, tylko poziom 10 i nazywa się Electron Adventures. Przygoda elektronu. Mamo! O, to było dobre. Wow, to było... Ja chcę youtuberów zobaczyć, jak w to grają. Trzecia próba. Wow. Ta gra jest naprawdę ciężka. Come on! Wiem, że potrafisz. Can you... Can you do it, Karol? Can you do it? Dawaj. Oooo, 6%, ale za 7 próbami, to jest troszkę cheatowanie. Wow, dobra, 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 mój mózg. Elektrodynamics 12. Na czym to polega? Ale beat, ale wiesz, beat, ej. No i kurwa, będę teraz świrował z tym, ej. Jadę sobie dalej i śpiewając, całkiem lepiej mi idzie. Co to? Wow. Dobra, piąty raz, jeszcze raz, ostatnie podejście teraz. Przykładam wagę dużą zresztą. Tak leci. Yeah. Ale podoba mi się ten poziom, ale beat jest szczególnie dobry. Żebym teraz się nie gubił. Zmiana, zmiana. I teraz jedziemy wyskoki. Pyk! 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 Nie wiem, co tam jest. Pewnie miałem nie robić nic, tylko jechać po ziemi. Spoko, zaraz będę wiedział. O, ten poziom mi naprawdę dobrze idzie. Dobra, jeszcze mam tu jakiś poziom, znowu 12, Hexagon Force. Na czym to po... O, jakiś odblokowałem... Zamknij się, bo ja tu gram! Dobra, przepraszam, te dwie próby się nie liczą, bo tutaj coś mnie wybiło z rytmu. What the fuck? Pierwszej próby nie było, bo gra mi się przycięła trochę. Czy mógłby ktoś mnie złapać za rękę i powiedzieć, będzie dobrze? To da się grać w ogóle?
takie limbo. O, to może być ciekawe. Jakie poziomy w ogóle? A, tu miałem nie skakać, dobra, czyli spać na to. Trzecia próba, no wiele to już tutaj nie zwojuje za bardzo. Aaaa! Delfinki w ogóle wychodzą z wody, co to za... Wow, jestem jakimś hip... A, kurde! Dobra, czy jeszcze jakiś poziom uraczy mnie w tej grze? Coming soon. Przeszedłem geometrii, Dash! Przeszedłem wszystkie poziomy! Słyszycie? Właściwie to przeszedłem przez wszystkie poziomy, a nie wszystkie poziomy, tylko w każdy zagrałem, ale to nic. Wiadomo, że Tajlandczycy i Koreańcy są dobrzy w takie gry, natomiast ja, jak na Polaka... Świeć Panie nad mą duszą. Moi drodzy, tyle w Geometry Dashu, gierka jest po prostu porąbana, jest strasznie ciężka. Jeżeli chcecie, spróbujcie swoich sił, napiszcie mi ile mieliście procent w danych poziomach, byłoby naprawdę spoczko. Jeżeli macie oczywiście Geometry Dasha, kupcie na Steamie, naprawdę nie kosztuje dużo, a jest fajny i fajnie się przy tym spędza czas. Ja chciałem wam dzisiaj pokazać tylko takie główne poziomy, które można sobie gdzieś tutaj popykać. Jest ich naprawdę sporo i starajcie się, bądźcie jak najlepsi, kiedyś przejdę chociaż jeden poziom. Jak dorosnę i będę taki jak mój tata. Tyle, dzięki serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcecie, wejdźcie na Facebooka, oczywiście wejdźcie na Instagrama. Jeżeli chcecie, kupcie też mistrzowską koszuleczkę. Naprawdę dużo rzeczy teraz wchodzi do sklepu i możecie tam zerkać co chwilę. Naprawdę coś nowego, fajnego będzie dochodziło. I to tyle, żegnam się z wami serdecznym, mistrzowskim łokciem. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapeczkę w górę, jak się spodobało. I to tyle, mistrzowski łokieć przeznaczenia. Na razie, mistrze. Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się, on się spodobał. Zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem bardziej postaram się. Wow!